Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem poruszyć temat, którego dawno już w kursie nie robiliśmy, znaczy animację. No i powiedzieć parę słów na temat podstawowej obsługi edytora, jakim jest Dopesheet. Ten edytor jest widoczny w panelu animacji. Jeżeli otworzę sobie stąd, wybierając z listy widoków widok paneli z animacją, to jest ten edytor właśnie. Aby można było pokazać, co w tym edytorze można zrobić, najprościej byłoby dodać do sceny jakiś obiekt, na przykład Susan, i zrobić jakąś małą, prostą animację, po to, aby ta Susan jakoś tam się ruszała. Może spróbujmy nagrać parę położeń tej Susan, niech ona się tutaj spokojnie rusza, niech robi tam jakieś akcje, na przykład skalę, czy co, obroty, cokolwiek. Ok? Teraz mam nagranych 200 klatek animacji, więc zakończę swoją animację właśnie w timelinerze na tej klatce 200, 210 dokładnie rzecz biorąc. No i teraz w edytorze krzywych, jak widać, mam całkiem okrutny bałagan, całkiem potężny mess, można powiedzieć. Widzę również tutaj przestrzeń 200 klatek, elegancko dopasowaną do widoku. Natomiast w edytorze Dopesheet widzę wszystko w o wiele większej skali, więc na początku dopasuję do siebie te dwie skale, aby pokazać dokładnie, o co tu chodzi. Więc ustawię sobie margines, tak aby 0 było nad 0. Rozciągnę teraz wszystko i tak chyba będzie w sam raz. O, tego typu skala mogłaby być już ok. Teraz to, co widzę tutaj w tym edytorze, to są takie cztery strumienie diamentów, czy też jakichś takich rombów żółtych. Każdy z takich rombów odpowiada keyframe'owi, dla którego został ustawiony. To widać dokładnie, jeżeli na przykład bym powiększył sobie animację. O tu, tutaj jest, jak widać, co klatkę łapany taki keyframe, ale tak samo jest również w edytorze krzywych. Proszę zobaczyć, w klatce szóstej na przykład i tu w klatce szóstej jest ustawiony keyframe i to jest właśnie to miejsce. Jeżeli ten keyframe przesunę jeden i drugi, to one będą zmieniały miejsce również w okienku Dopesheet. Tak jak to widać, mam nadzieję, teraz. Ok, tutaj jest trochę za duże powiększenie. Zróbmy coś takiego. O, i teraz. Jeżeli przesunę te klatki kluczowe, to one się będą przesuwały również w Dopesheet. To dlatego, może zamiast przesuwać je w edytorze krzywych, mogę zaznaczyć je w Dopesheet i przesunąć. I one również spowodują przesunięcie odpowiadających im krzywych. Jest to bardzo wygodna rzecz. Załóżmy, że na przykład jest na początku tutaj jakaś część animacji, którą chciałbym przesunąć w inne miejsce. I to są klatki, powiedzmy sobie, od tej 5 do 40. Zamiast się bawić z zaznaczaniem ich w tym edytorze, co może być dosyć kłopotliwe i niezbyt precyzyjne, mogę zaznaczyć je tutaj. Wystarczy, że wcisnę B, zaznaczam, mogę je teraz przesunąć w inne miejsce. Przyjemną cechą tego przesuwania jest to, że klatki podczas przesuwania będą dostosowywały krzywe do nowego kształtu zajmowanego przez klatki kluczowe. A więc mogę animację zacząć od klatki zerowej na przykład. Przepraszam. No i Mobition skacze jak szalony. Generalnie rzecz biorąc, ten edytor to jest nic innego jak zwykły widok krzywych F, tych, które sterują ruchem i innymi parametrami, tylko że widziany z góry, wzdłuż tej zielonej osi, którą teraz tutaj mam. Więc jeżeli popatrzę z góry na jakimś prostym przykładzie, pokażę to dokładnie jeszcze raz, na przykład dla tego klocka. Jeżeli mam zakluczowane położenie, to dla klocka będę widział dokładnie te trzy keyframe, ok? Trzy dlatego, że to jest X, Y, Z location. To są te dokładnie położenia, o te. Natomiast ponieważ to jest położenie, to dla położenia wyświetlany jest jeszcze jeden taki diament. Ponieważ to jest akcja dla klocka, to jest dla niego też wyświetlany diament, ponieważ to jest klocek, to dla niego też jest wyświetlany diament. Wydawać się to może nadmiarowe tutaj, ale jeżeli będziemy mieli zestaw kości, to w tym momencie ma to sens. Więc może pokażę, jak to wyglądałoby dla kości. Dodam pojedynczą kość, w trybie edycji zrobię z tej kości drugą kość. No i teraz w trybie pozy możemy te kości zanimować. Na początku może włączę nagrywanie, tak aby każda zmiana zapisała położenie tych kości. Teraz jeżeli je przekręcę na przykład, to dodają mi się klatki kluczowe. No i te klatki kluczowe dodały się do jednej kości, tylko ponieważ to jest ta kość o nazwie bone, ale jeżeli przekręcę jeszcze drugą kość, to dodane zostaną również do kolejnej kości. I to są całe zestawy parametrów. Dlatego mogę oglądać akcję dla każdej kości i dla każdego parametru każdej kości. No i w tym edytorze to wszystko ładnie widać. Natomiast w edytorze krzywych jest taka lekka kaszana, jeżeli popatrzę, bo wystarczy tylko, że kliknę w jakiś obiekt. No i tutaj mam oczywiście
jakieś klatki dla niego pokazane. Jeżeli się teraz przeniosę do klatki 20 na przykład, znowuż przekręcę tę kość, przeskaluję, przesunę, dajmy na to troszeczkę i zrobię to samo również z tą drugą kością, no to w tym momencie dla niej również ustawią się klatki. To będę miał wszystko na krzywych. Jeżeli zaznaczę wszystkie kości, będę miał wszystkie krzywe tutaj. Niezbyt czytelne to będzie, jak widać już teraz. I dlatego właśnie w tym edytorze jest to czytelniejsze. Mogę mieć pasek z zaznaczonymi wszystkimi zmianami kości, które tam się gdzieś ruszają. No więc ten edytor jest bardzo przydatny. Jest tutaj także inna rzecz, którą warto mieć na uwadze. To znaczy pewna zależność animacji od tego, co tak naprawdę kluczuje. Na przykład wyobraźmy sobie, że mam tutaj animację jakiegoś klocka, który się w ten sposób właśnie spokojnie przemieszcza. Okay? I teraz ten klocek, jeżeli odtworzę taką animację, będzie się ruszał. Ja to nagrywam w tym sensie, że mam wciśnięty guzik do nagrywania na dole, uruchamiam animację i jednocześnie jak coś przesunę, to te keyframe'y się automatycznie rejestrują. Teraz, jak można byłoby na przykład taką animację tego klocka przenieść na jakiś inny obiekt? Gdybym się rozmyślił i chciał na przykład, żeby to był stożek albo walec, albo jakakolwiek inna bryła, na przykład system kości trochę innego rodzaju. Wtedy należy zrobić coś, co możliwe jest do wykonania tak naprawdę najwygodniej w tym edytorze. Otóż ten edytor Dopesheet to jest edytor, który tak naprawdę jest kilkoma edytorami naraz połączonymi do kupy w jeden. Wystarczy tylko, że wybiorę sobie stąd Action Editor. Action Editor to jest taki sam edytor jak Dopesheet. Pokazuje troszkę mniej niepotrzebnych informacji tutaj w tym pasku. I teraz w tym edytorze istnieje możliwość określenia akcji dla każdego obiektu, który się rusza. Ta akcja nazywa się Cube Action tutaj. Mogę ją nazwać na przykład ruch po prostu. Jeżeli taką akcję usunę, to usuwam cały zestaw wszystkich krzywych, które są zapamiętane dla ruchów tego klocka. A więc naciskam X, bam, i klocek już nie jest animowany. Nie ma ani jednego keyframe'a dla niego. Ta akcja natomiast jest na liście dostępna przez jakiś czas i mogę ją wybrać. Mam tutaj także inną akcję, którą nagrałem wcześniej, to jest ta szalona akcja z ruchem. Mogę wybrać sobie akcję, na przykład tą Armature. Nic się tu nie będzie działo, oczywiście. Keyframe'y nie są sensownie poustawiane. Widać, że nawet są podkreślone na czerwono, dlatego że po prostu niektórych kości nie ma. Więc ta akcja jest błędna dla tego klocka. Mogę także nagrać nową akcję. Na przykład dodam keyframe tutaj w klasce kolejnej. Dodam keyframe w innym miejscu. To będzie kolejna akcja, Cube Action 001, na przykład przesunięcie. O, i teraz tak, mogę takie akcje zmieniać. Jeżeli dodam sobie teraz do sceny na przykład, no niech to będzie kulka, to taką kulkę mogę zdefiniować jako ruszającą się właśnie za pomocą tego skomplikowanego ruchu, który wcześniej był określony dla klocka. Tak to wygląda. W związku z tym dostaję pełną możliwość zmiany animacji w zależności od obiektu, do którego ta animacja jest przypisana. I te animacje są zdefiniowane jako tak zwane akcje. Każdy obiekt pojedynczy może mieć tylko jedną akcję. Natomiast kości mogą mieć takich akcji przypisanych więcej, bo kości to są struktury hierarchiczne, o tym będziemy mówić później. Tak czy inaczej, jeżeli wrócę do Dopesheeta, to widzę wszystkie swoje obiekty tutaj, na kupie wyświetlone. Okay? Jeżeli skopiuję taki obiekt, to również on będzie się tu wyświetlał i całe to okienko może się nagle zrobić bardzo, bardzo długie. Dlatego przestaje być czytelne w pewnych momentach. Jeżeli odznaczę klawiszem A wszystkie te punkty, to widać, że one po prostu tutaj są białe i trudno powiedzieć, co jest w którym miejscu. Na przykład gdybym chciał zaznaczyć Y Scale, to muszę standardowo wybierać na przykład tylko te. No i mam tutaj wybranych kilka keyframe'ów. I teraz jest tu jeszcze kilka innych rzeczy. Na przykład proszę zobaczyć, że te keyframe'y są połączone. One są połączone taką linią, która jest pomarańczowa, a niektóre z tych keyframe'ów nie są połączone. Można się zastanawiać dlaczego. Otóż to się bierze stąd, że jeżeli mamy krzywą F, która jest rozciągnięta zupełnie w poziomie, tak jak tu, to ta krzywa widziana z góry jest rysowana również w obszarach pomiędzy keyframe'ami. To jest tak, jakbym patrzył na tą powierzchnię i widział, że one są połączone płaskim takim odcinkiem, tak jak tutaj to widać. Natomiast jeżeli któryś z tych odcinków będzie wygięty, to natychmiast tracę to połączenie, nie widzę go. Jak teraz widać, jest tylko jeden punkt, w którym przesuwając delikatnie tego keyframe'a, mogę mieć to połączenie w górnej części edytora, o tutaj. A więc tego typu paski informują mnie, jak do nas patrzę, że w tym miejscu na przykład nie następują żadne zmiany współrzędne. To są wszystko dokładnie te same klatki kluczowe. Dzięki temu wiem, że mogę na przykład je bezpiecznie usunąć. Naciskam X, biorę delete i cześć. Nic się nie zmienia tak naprawdę w samej animacji.
Natomiast tam, gdzie nie ma takiego połączenia, wiem, że jakaś zmiana następuje. Albo się zmienia współrzędna, taka albo inna. Generalnie rzecz biorąc, tych nie mogę usuwać, bo stracę pewną część ruchu. Istnieje tutaj jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, które warto wiedzieć, które są przydatne. Przede wszystkim, gdybym miał jakąś animację, na przykład taką jak ten ruch kostki, który tutaj był, nie wiem tylko, czy go będzie widać. O, jest taki ruch kostki. Chciałbym, aby ten ruch był szybszy. Jeżeli ten ruch miałbym przyspieszyć, to musiałbym na przykład na keyframe'ach zmienić odpowiednie ustawienia. Ewentualnie musiałbym to zrobić na krzywych F, które gdzieś tutaj mam. O, tutaj są. Rozwinę, żeby ich było widać wszystkie. Więc te krzywe mogę przeskalować. Jeżeli będę je skalował w osi X, to oczywiście spowoduje to wyciągnięcie ruchu i będzie on zachodził na przykład wolniej. Jeżeli je ścisnę na osi X, mogę nawet odwrócić je, skalując jako minus 1 w osi X. Wtedy ruch jest szybszy. Jednak to jest niezbyt wygodne. Można pominąć którąś oś, może któraś z nich być na przykład wyłączona, tak jak tutaj mogę powyłączać część, nie będę ich widział. Natomiast tutaj te wszystkie współrzędne mam zawsze widoczne. OK. I teraz, jeżeli zaznaczę na przykład wybrane keyframe, na przykład tak jak te, i zacznę skalować, to one się będą skalować względem bieżącego położenia tego zielonego pionowego wskaźnika. Jeżeli takich keyframe'ów miałbym więcej, przełączę się może do innego rodzaju animacji, na przykład do takiej, to w tym przypadku mogę taką całą animację ustawić sobie na przykład w pozycji od początku trwania czasu animacji, a później przeskalować tak, żeby całość mieściła się na 30 klatkach. Jest to bardzo fajne i dzięki temu mogę uzyskać takie bardzo szybkie ruchy proporcjonalnie zachodzące we własnym czasie tutaj. Mogę również rozciągnąć całą animację do 130 klatek. Wtedy wszystkie keyframe tutaj ustawiają się tak, jak powinny by się były ustawić. Dzięki temu nie muszę się martwić o jakieś ułamkowe klatki, na przykład o problemy z dopasowaniem keyframe'ów symetrycznym i tak dalej. Tutaj ta animacja jest spokojniejsza, jak widać zachodzi w ten sposób. Poza tym, jeżeli mam tutaj jakieś keyframe i stoję w środku nich, to istnieje taki prosty klawisz, żeby zaznaczyć wszystko, co jest po lewej stronie albo wszystko, co jest po prawej stronie. Wystarczy wcisnąć nawias kwadratowy. Nawias kwadratowy lewy zaznacza wszystko, co jest po lewej stronie. Nawias kwadratowy prawy zaznacza wszystko, co jest po prawej stronie. To jest czasami wygodne, jeżeli chciałbym odciąć część klatek. Wystarczy tylko ustawić się, kliknąć i jest pozamiatane. No więc to jest edytor, który możemy nazwać edytorem Dopesheet. Troszeczkę go zmieszałem z Action Editorem i tu być może powinienem jeszcze jedną rzecz pokazać. Jeżeli mam takich obiektów kilka, to Dopesheet pokazuje każdy z tych obiektów, a więc te nagłówki tutaj są potrzebne w pewien sposób, ponieważ to jest animacja wszystkich tych kostek. One wszystkie będą ruszały się jak jedna kostka, oczywiście teraz, ponieważ tak to zostało przeze mnie ustawione, ale jeżeli jedną z tych kostek spróbuję zwolnić, skalując ją, to ona będzie ruszała się szybciej i ruch będzie szybszy oczywiście. One się wtedy rozejdą, będą w różnych miejscach. Tak samo mogę przeskalować dowolny inny obiekt w czasie, powodując, że jego prędkość animacji będzie inna. No i dzięki temu uzyskam jakieś ciekawe zachowanie tutaj tego układu. Mogę również stanąć na końcu tej animacji i przeskalować któryś z tych obiektów w kierunku końca. On zacznie po prostu swój ruch nieco później. Jest to wszystko, co można jakby bardzo łatwo osiągnąć za pomocą tego edytora, mając już ustawione klatki kluczowe. Bez żadnego problemu tego typu akcje można tutaj zapodać. Jak widać, żyją te kostki własnym życiem, teraz wszystko dzięki tym ustawieniom. Niemniej jednak ten edytor pozwala na wiele obiektów, które można mieć tutaj wstawionych. Natomiast jeżeli będę chciał pracować z akcjami, które się dla tych obiektów wykonują w Action Editorze, to Action Editor będzie pokazywał mi tylko jedną, jedyną akcję. Czyli każdą kostkę, którą tutaj będę miał, którą kliknę, będę mógł edytować niezależnie, w sensie wewnętrznych jej parametrów, wewnętrznego jej zestawu tych krzywych. Trzeba pamiętać, Action Editor to jest edytor jednej akcji naraz. Dopesheet to jest edytor wielu akcji naraz, przy czym można je tutaj tylko skalować. Tak naprawdę ewentualnie przesuwać jakieś keyframe'y z jednego miejsca do drugiego. No. Oprócz tego, że mamy te dwa edytory, istnieje jeszcze coś takiego jak Shape Key Editor, Jelly Pencil oraz Mask Editor. One wszystkie dotyczą animacji, każdej z tych rzeczy, której dotyczą, a więc Shape Key Editor służy do animacji Shape Keysów. Mogę to szybko pokazać. Jeżeli ktoś nie wie, co to są Shape Keysy, proponuję cofnąć się do tutoriala, który na ten temat został już zrobiony. Dodam sobie klocek i ten klocek załóżmy, że chciałbym za pomocą Shape Keys zanimować. A więc przechodzę do okna z danymi, tutaj, i jest tutaj taki panel jak Shape Keys. Dodaję podstawowy klucz w trybie obiektowym, później jeszcze na przykład
ze dwa takie albo trzy klucze i teraz w tym kluczu w trybie edycji rozciągam klocek w osi X. Następnie w tym kluczu w trybie edycji rozciągam klocek w osi Z, a w tym kluczu w trybie edycji rozciągam klocek w, powiedzmy sobie, w osi Y. I teraz te trzy klucze mogę animować korzystając z mojego shapekeys editora. Jeżeli się przełączę do shapekeysów, od razu dla tej kostki widzę te trzy klucze, które tutaj mam i jednocześnie przy nich jest taki wygodny slider. Jeżeli się ustawię na przykład w pozycji 0 i zmienię chociaż przez chwilę pozycję tego slidera, to automatycznie dodaje się keyframe. Ten keyframe mogę dodać we wszystkich trzech takich sliderach, a następnie ustawić się na klatce na przykład 20 i zwiększyć tylko keyframe x-owy na maksa. Oczywiście te nadal ustawię tak, aby były równe 0 i od razu widać, że wartości tych zmiennych nie zmieniają się w trakcie animacji. Następnie przestawię się tutaj. Jedynkę zachowam. Zwiększę teraz 0 do jedynki na osi Z i zachowam 0 na osi Y. I jeżeli się przestawię tutaj na przykład, zachowam jedynkę na osi X, na osi Y, a na osi Z jedynkę ustawię. No i to jest na przykład koniec mojej animacji. I w ten sposób wyglądać będzie na przykład powiększanie klocka. W ten o sposób będzie zachodziło to. Tak to mogłoby wyglądać. To jest edycja shapekeysów. Widać przy okazji, że tutaj następuje przeskalowanie takie nadzwyczaj mocne. Na lewą stronę się ten klocek odwraca, bo tak ustawiłem te shapekeysy. Nie ma problemu. Tak generalnie rzecz biorąc działa ten edytor, a więc można tutaj sobie ustawiać poszczególne klucze za pomocą tych wygodnych sliderów. Gdyby ktoś chciał takie slidery włączyć również w innych edytorach, to nie ma problemu. Wystarczy wziąć menu View i na przykład w oknie krzywych F takie slidery również się pojawiają. A więc mogę sobie dowolny parametr tutaj wybrać, zaznaczając go prawym klawiszem i później slider dla niego mogę przesuwać, powodując oczywiście zmianę keyframe'u. Zauważcie też przy okazji, że te slidery w przypadku shapekeysów są zdefiniowane w ten sposób, że mają wartość od 0 do 1. To dzięki tej wartości range tutaj, która określa wartość minimalną, maksymalną, ale to już bardzo dotyczy keyframe'ów i nie jest na teraz. Znaczy shapekeysów, nie jest na teraz ta informacja. Oprócz tego mamy także edytor Jiris Pencila. Jiris Pencil to jest możliwość pisania czy też robienia notatek na żywo w trakcie animacji. Może ta kostka niech zostanie. Na przykład, powiedzmy sobie, że w klatce 20 chciałbym coś zanotować. W związku z tym piszę tutaj jakiś tekst, coś tam sobie mazgrzę. I teraz w następnych klatkach ten tekst powinien zniknąć, a więc klikam gdzieś, wstawiając kropkę albo nową nawet notatkę. Mogę tutaj coś po francusku albo po japońsku napisać, ok? Jakieś bazgroły. Tego typu teksty są wstawiane jako klucze. Jeżeli tutaj dodam jeszcze jakiś tekst, na przykład zmienić podłoże na czerwone, to będzie wszystko na tym filmie się odtwarzało. I tutaj będzie na przykład koniec, narysuję to jakoś w ten sposób myszą, więc niezbyt dobrze to wygląda, w dodatku syna koniec napisałem niechcący. Tak mogłoby to wyglądać. Teraz przesuwając się po osi czasu, te klucze powodują, że każdy z tych Jiris Pencilów dodanych będzie się odpowiednio animował, znikając i pojawiając się we właściwym momencie. Mogę te klucze sobie przestawić, przeskalować, gdybym chciał odwrócić ich kolejność i tak dalej. Więc jest to pewnego rodzaju zarządzanie notatkami na żywo wewnątrz na przykład filmu albo animacji, wewnątrz widoku 3D. W takiej płaszczyźnie to się wszystko napisało tutaj. Okay. No ale o tym dużo nie mówiłem, więc o samym Jiris Pencil będzie trzeba zrobić osobny tutorial. To jest tutaj taki panel malutki, który można sobie zwinąć. Wszystkie Jiris Pencili w formie warstwy mogę wywalić jednym klawiszem i wtedy nic nie przeszkadza. Czasami z tego korzystałem, rysując coś na scenie w ramach takiego pomocniczego tłumaczenia. Oprócz tego istnieje także coś takiego jak mask i to jest edytor maski. Maski mogą być animowane. Jeżeli będziemy robili maski na przykład mapując jakiś obiekt w Movie Trackerze, no to w tym momencie będziemy mogli taką maskę animować. Klucze animacji tej maski są właśnie tutaj możliwe do edycji. Może pokażę to szybko. Mamy Movie Clip Editor. Wczytam tutaj jakiś film. Mam gdzieś tutaj coś takiego jak na przykład tut. Poszukamy sobie jakiegoś filmu. Gdzieś tutaj jest wideo. No i gdzieś tutaj któryś z tych filmów można byłoby pokazać, na przykład owady. To jest taki dosyć obrzydliwy filmik, jak osy zjadają gruszkę. Miałem go kiedyś w jakimś tutorialu pokazać, ale nigdy do tego nie doszło. Tak czy inaczej, to jest film. Ten film będzie się jakoś tam animował, przesuwał, ale mogę także tutaj dodać mask. Wystarczy tylko, że zmienię sobie tracking na mask, dodam nową warstwę w formie maski i teraz w panelu po N mogę dodać taką kolejną warstwę z maską. I taką maskę mogę sobie tutaj
narysować, ok? Obramowując na przykład tę gruszkę, czy cokolwiek innego robiąc. I załóżmy, że ta maska jest tutaj dodana. Ona jest cykliczna. Mogę ewentualnie, zdaje mi się, gdzieś tutaj jest taki przycisk, żeby ukryć obrazek. Wcisnę może M. O, właśnie w ten sposób. To jest moja maska. Tak wygląda. Taka maska, jeżeli zaznaczasz wszystkie punkty tej maski i wcisnę klawisz I, automatycznie zostaje zapamiętana jako pewien kształt. Jeżeli teraz w takim filmie przesunę się gdzieś w klatce jakiejś i będę chciał tę maskę dostosować do mojego kształtu, na przykład przesuwając ją lekko, to mogę znowuż dodać klucz na położenia tych punktów i dzięki temu będę miał tutaj możliwość edycji tej maski. Ok? Tak to będzie wyglądało. No i do tego właśnie celu służy ten edytor. Mam tutaj mask layer. Klucze dla niego są widoczne. Dobra, więc to jest taka podstawowa wiedza na temat tych wszystkich rzeczy. Oprócz tego jest tu jeszcze jeden fajny feature, który jest mało znany, a może się przydać animatorom, zwłaszcza wtedy, kiedy tych kluczy będzie więcej. Te klatki tutaj można pokolorować. Jeżeli zaznaczę na przykład taką klatkę i wcisnę przycisk R, to pojawia się takie tajemnicze menu jak Set Keyframe Type. I ten keyframe może być jako keyframe ustawiony, może być jednak ustawiony jako na przykład breakdown. I to zmienia kolor tych keyframe'ów na niebieski. Mogę również ustawić sobie keyframe'y takie jak Extreme na przykład, albo na przykład Jitter i dzięki temu moje keyframe'y są, proszę zobaczyć, kolorowe. To się przydaje wtedy, kiedy tych keyframe'ów jest bardzo dużo i chcielibyśmy niektóre z nich jakoś wizualnie wyróżnić, aby się nie myliły z innymi. Dzięki temu mamy tutaj trochę większą kontrolę podczas pracy, no i dzięki temu można popełnić mniej błędów. Myślę, że na temat okna takiego jak Dope Sheet to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć. Cała reszta już musi wypływać z praktyki, no i z jakiegoś takiego rozpoznania dokładnego tych wszystkich opcji, które są dość oczywiste tutaj. Także na razie kończę. Do zobaczenia w innych tutorialach.